Ostatnie dni wakacji rozpieszczają nas piękną pogodą. Wiele osób wykorzystuje je na spacery, spotkania z przyjaciółmi, ale i wspomnienia kończącego się czasu wolnego. Festyny jakieś w swoich miejscowościach, typu nie wiem, na przykład ostatnio Festiwal Kolorów, tak samo. Wypoczywaliśmy w Grecji z chłopakiem. Ja pomagam mamie w domu, ponieważ prowadzi sklep. Byłam w górach. Ja byłam w Norwegii 2 tygodnie, byłam jeszcze weekend w górach i tak to w domu. Bardzo aktywnie spędziłem w domu, dużo przy komputerze siedziałem, chodziłem z kolegami, ogólnie nic ciekawego. Właśnie byłyśmy razem na wsi Jazolą i też wyjechałam w góry z Kolonią. Wyjechałam w góry do Zakopanego. Byłam też u babci, ale tak to w Kielcach. No siostra to chyba bardziej komputery, ale spotkanie z przyjaciółmi również. Minęły, raczej w domu siedziałyśmy. Ja jeszcze mam miesiąc wakacji, ona już niestety idzie do szkoły. Ogólnie w miarę spokojnie. Byłem w Hiszpanii na obozie. Byliśmy w Lloret de Mar 2 tygodnie mniej więcej. No i ogólnie to w domu. I w sumie to popracowałem. W wakacje pojechaliśmy z dziewczyną do Zakopanego, tam zwiedziliśmy. No ogólnie to chodziliśmy po górach, zwiedzaliśmy. No i ogólnie to w te wakacje to byłoby tyle. Teraz szukamy książek, więc rok szkolny się zaraz rozpoczyna. Byłam tydzień w Zakopanem, weszliśmy na Kasprowy Wierch, zwiedzaliśmy Krupówki, byliśmy też na Skoczni, Wielkiej Krokwi. No ogólnie w wakacje spędziłam bardzo miło, był też bardzo duży wysiłek, ponieważ to miałam dużą przerwę raczej w takich sportowych wydarzeniach i po prostu naprawdę ciężko się chodziło, ale dobrze się bawiłam przez te wakacje. Końcówka wakacji to również czas na uzupełnienie wyposażenia uczniowskich teczek. Wiele osób przygotowania ma już za sobą, niektórzy jednak czekają do ostatniej chwili. Mam już w plecach kupione wszystkie przybory. A przygotowania? Będą jak pójdę do szkoły. Nie, jeszcze nie. Jeszcze żyję wakacjami, jeszcze mam czas. Teraz akurat idę do nowej szkoły, także jeszcze nie wiem jak to będzie, ale jakoś mi się nie uśmiecha, że wakacje się kończą. Także przygotowania, w sumie już wszystko mam, także jakoś będzie. Początek roku szkolnego jest nieuchronny. Myśl o nadchodzących miesiącach nauki spędza sen z powiek niejednemu uczniowi. Z Kiewskim nie za bardzo chcę się, ja bym jeszcze te wakacje przedłużył, jakby się dało. Tak. Ciekawość, bo nowa szkoła i w ogóle, nie śpieszy mi się. To będzie nowa szkoła, bo do gimnazjum, ale idzie właśnie koleżanka ze mną, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Właściwie to tak, nie mam dobrego nastawienia teraz na szkołę, bo pierwszy miesiąc cały pracowałam, teraz dopiero wróciłam z wakacji, tylko tydzień mam wolnego i znowu muszę wracać do szkoły, także będzie mi naprawdę ciężko. Ale jakoś trzeba dać radę. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej nie. No bo z jednej strony to mogę spotkać znajomych, a z drugiej znowu trzeba się uczyć, tak? Osobom, które obawiają się spotkania ze szkołą, z pewnością pomoże zmiana nastawienia. Przed nami ostatni weekend wakacji. Czas naładować akumulatory, by w poniedziałek, 1 września, z uśmiechem na ustach podjąć kolejne szkolne wyzwania. Powodzenia!